Każda akcja jest inna. Nie ma dwóch tych samych akcji. Satysfakcja, smutek. Strażak jest też i narażony na stres, na sytuacje traumatyczne. Nie ma monotonii. Nie nudzimy się, zawsze jest coś innego. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach mamy 51 etatów, w tym dwa etaty są to etaty cywilne. Podział bojowej jednostki ratowniczo-gaśniczej to na danej służbie pewnie 8 funkcjonariuszy, na czele których stoi dowódca zmiany bądź zastępca dowódcy zmiany lub też dowódca zastępu, kierowcy ratownicy oraz ratownicy. 9 funkcjonariuszem jest dyżurny stanowiska kierowania. Ściana wschodnia terenu powiatu siemiatyckiego są to przede wszystkim lasy. Powiat siemiatycki graniczy z następującymi powiatami z terenu województwa podlaskiego, a więc z powiatem hajnowskim, bielskim oraz wysokomazowieckim, z terenu województwa mazowieckiego z powiatem sokołowskim, siedleckim oraz łosickim, natomiast z terenu województwa lubelskiego z powiatem bialsko-podlaskim. W rejonie operacyjnym powiatu siemiatyckiego znajduje się 57 jednostek ochotniczych straży pożarnych. 17 jednostek włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym jedna zakładowa straż pożarna. Jest to zakład dużego ryzyka, baza Pern, Adamowo. Zawód strażak w rodzinie Szumarskich jest to tradycja. Mój dziadek Nikodem Szumarski pełnił służbę w zakładowej straży pożarnej w Adamowie. Kolejno w latach 81 roku mój tato Jerzy Szumarski rozpoczął służbę w Państwowej Straży Pożarnej i ja od 2006 roku pełnię służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach. Panie komendancie, komendant operatora Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach, młodszy wygadzacz Sylwester Brzeszczyniak, melduje zdanie obowiązków komendanta powiatowego. Dziękuję. Nigdy nie myślałem o tym, żebym został strażakiem. Wcześniej to była taka pasja, zostanie policjantem. Ale nie wiem, skąd to nawet się zrodziło, ta pasja i zamiłowanie do pożarnictwa. I w pewnym momencie stwierdziłem, że chyba policja, bo były problemy z dostaniem się do służby w policji. I tak sobie pomyślałem, jak nie policja, to może straż. I to naprawdę był życiowy taki wybór. Komendant pełni służbę od godziny 7.30 do 15.30. Jednak życie, różne scenariusze nam tutaj dyktuje i można powiedzieć, że komendant pełni służbę 24 godziny na dobę. Czasami cierpi na tym rodzina, ale tutaj służba jest najważniejsza. Rzecznik prasowy komendanta, czy to komendanta powiatowego, czy komendanta miejskiego, no tutaj on reprezentuje komendanta w kontaktach z mediami. Z prasą, z telewizją. Na pierwszą baczność, na prawo pas. Na pierwszą baczność, na prawo pas. Od lat młodych pomagałem ludziom, nawet w swojej miejscowości, kiedy byłem mały, byłem kiedyś na początku zuchem, później byłem harcerzem, później w szkole średniej jakoś to się to przerwało. Później poszedłem do wojska. No i tak wojsko, myślałem może w mundurze. Chciałem zostać w wojsku, ale wojsko było w wojsku w Węgorzewie i w Toruniu, daleko trochę tak z tych rodzinnych stron, od Siemiatycz. No i postanowiłem wrócić do Siemiatycz i złożyć podanie do straży, no i tak to się po prostu zostało. Zmiany, baczność! Jednostka rozwiązywania w Siemiatyczach, procedura numer 118, 2023, punkt pierwszy służba.
Zmiany spocznie. To mam obowiązki takie. Utrzymywać czystość i porządek na terenie naszej jednostki koszar. Dbać o sprzęt, o czystość tego sprzętu. Pilnować całą zmianę. Na zmianie jest 12 osób. Ogólnie są 12 osób. Na zmianie jest 8 osób. No i musimy ćwiczyć, wykonywać polecenia, zadania wypożądane od przełożonych, czy do dowódcy, tylko od komendanta. Pozostałe te służby będą ustalone w porządku dnia. Zmiany. Baczność! Rozkaz podpisał dowódcy OTRG, możliwe Trochimiak. Dowódcy zmian, zmiany do zdania i przejęcia służby odprowadzić. Zmiany spoczy. Zmiana druga, baczność. W tym do przejęcia służby rozejść się. Spoczy. Butla powietrzna, 5 sztuk. Tak jest. Pięć kompozytów. Tak, jakby na jaśnicy jest. Na jaśnica przenośna kumulatorowa. Wyjmij elektrody z opakowania. Połącz elektrody z okoły 10. Lampa sygnalizacyjna. Uwaga, to jest boczy karnistor. Paliwo olej. Jest. Paliwo olej. Pytania do zdania służby? Brak. Do przyjęcia? Brak. Zmiana służby? Na pierwszą baczność, na prawo patrz. Zmiana druga baczność, na prawo patrz. Służba zdana. Do przyjęcia. Służba rozpoczęta. Zmiany baczność. Dowódcy zmian, zmiany odprowadzić. Zmiany spocznij. Zmiana druga baczność. W tył rozejście. Spocznij. Pokarm dla tych, co ćwiczą. Jest dużo białeczka. Musimy z rana dostarczyć dla organizmu białeczka, żeby można później było ćwiczyć i pojechać na zawody i zareprezentować naszą komendę godnie. O, 1, 2, 3, a dzisiaj niech 4 będzie. Będzie siła, będzie moc. Posiłek? Posiłek. Bogaty w cholesterol. Nie, bogaty w białeczko. W przypadku alarmu strażacy jak najszybciej muszą się udać do garażu. Ci ze sobą w garażu, tu się przychodzą, ubierają. Ci są na zewnątrz, przybiegają do garażu, a ci są w części na górze budynku. Potem się właśnie zjeżdżają w dół, ubierają się no meksy. Nasze ubrania specjalne, buty, spodnie, kurtkę, hełm i zajmują miejsce swoje w pojeździe i jedziemy do akcji. Stróż taka składa się z butów specjalnych, spodni, które są specjalnie włożone na buty, żeby można było je szybciej nałożyć, kurtki strzelackie, jedne specjalne mamy do pożaru, drugie kurtki lekkie, do ratownictwa technicznego, no i mamy też na głowę hełm, pod to jeszcze mamy gminiarkę, którą każdy strzelak ma w tej skrzyni schowaną. Mamy też do tego jeszcze rękawice. Rękawice specjalne do ratownictwa technicznego, takie rękawiczki. I do pożarów mamy trochę grubsze rękawice. Nasza jednostka ratowniczo-gaśnicza posiada następujący sprzęt. Mamy GBRT 2,5-16, to jest samochód techniczny. Na wypostrzeniu ma hydraulikę i sprzęt jest potrzebny do działania przy wypadkach. Mamy też trzy samochody ciężkie, to jest GCBA 5x36. Który ma 5 metrów sześciennych wody. Mamy drugi gaśniczy Renault 9,5x40 i mamy też trzeci gaśniczy, który jest razem jeździ z agregatem pompowym, to jest 10 000 metrów sześciennych wody. Dodatkowo już mamy SHD23, to jest podnośnik hydrauliczny z drabiną o maksymalny wysięg 23 metry. Najczęściej w naszym przypadku jest wykorzystywany przy jakichś tam większych pożarach, ewentualnie najczęściej przy złamanych drzewach, wichurach. Tu mamy przewę pompową 80x8. Dostaliśmy na potrzeby stacji pomp w Adamowie. Pompa ta potrafi przepompować 8 metrów sześciennych wody na minutę. Kilka razy brała na udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych przy jakichś podtopieniach, większych powodziach. Tu jest nasz samochód kontenerowy z kontenerami. Mamy dwa kontenery, jeden jest przeciwpowodziowy z zaporami, drugi jest przeciwpowodziowy z pompami. Łącznie
możemy przepompować tymi pompami około 26 metrów sześciennych wody na minutę. To jest dość duża ilość jednak. W drugim kontenerze mamy zapory przeciwpowodziowe, płaszczowe. Łączna długość tych zapór jest około 4 km. Tam 4 z kawałeczkiem, no, malutkim. W naszej jednostce jest specjalistyczna grupa wodonurkowa. Mamy samochód, to jest samochód marki Ford. Mamy też do tego samochodu mamy podczepioną łódkę aluminiową, paskodenną i mamy też pontę. W zależności jaka sytuacja wymaga, ten samochód, bierzemy tą łódkę, podczepiamy i jedziemy. Łącznie u nas jest 12 nurków, które są w wojewódzkim odwodzie operacyjnym. Tutaj mamy jeszcze pomieszczenie, gdzie jest sprzęt nurkowy. Na wieszakach widać leżą cały sprzęt, łącznie z jakimiś tam skafandrami, sprzętem ratownictwa wodnego, lodowego, wodonurkowego. Zgłaszam wyjazd na teren miasta. Sprawy służbowe. Pierwszy dzień jako strażak, jest to bardzo dobre pytanie, ponieważ nie jest w ogóle związane z tą komendą. Pierwszy dzień jako strażak rozpoczął się wczesnym rankiem, 31 lipca 2015 roku w Warszawie. Na placu głównym szkoły, głównej służby pożarniczej. Tam właśnie dostaliśmy całe wyposażenie i zostaliśmy skierowani na Zamczysko, czyli przeciwpożarową bazę leśną w Zamczysku. Jest to poligon szkoły głównej służby pożarniczej. Tam praktycznie przez cały dzień organizowaliśmy obozowisko, łącznie z rozstawieniem namiotów, sanitariatów, rozpaleniem ogniska i wstępnym szkoleniem oraz złożeniem roty ślubowania strażaka. Tak w skrócie minął pierwszy dzień. Ta myśl generalnie chodziła za mną od 2010 roku. To byłem wtedy w klasie maturalnej. Wtedy komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach był pan starszy brygadier Edward Krasowski. I pamiętam lekcję, bodajże to chyba była geografia, gdy mieliśmy. Przyszedł do szkoły jako tutaj promocję straży pożarnej. I powiem szczerze, że zainspirował mnie tym. Zainspirował mnie tym, co robi strażak. Tak po prostu pokazał wizję tej formacji, wizję tej pracy, systemu pracy. Moim głównym obowiązkiem to jest przyjmowanie zgłoszeń i dysponowanie sił i środków zgodnie z procedurami. Natomiast jeżeli akurat w danym czasie nie ma żadnych zgłoszeń, wtedy robimy różne prace takie biurowe związane z zestawieniami lub aktualizacją danych w systemie SWD. Bycie dyspozytorem, jak przyszedłem do pracy, to to tam jakiś tam cieć, to tam jakiś tam stróż i tak dalej, takie tutaj powiedzmy takie popychadło, ale ogólnie dyspozytor to osoba, która na chwilę obecną po godzinie tam załóżmy 15.30 ma cały powiat pod sobą, a dowódca zmiany robi teraz na przykład inne rzeczy, a ja na przykład prowadzę działania związane z ochroną przeciwpożarową, na przykład z Ochotniczej Straży Pożarnej. A w tygodniu to przychodzi wysokie zajęcia do godziny tej 16, później 16 mam czas wolny. Jeśli oczywiście dwóch który nie zleci nam dodatkowych 7 zadań do robienia, nie? Ciężka praca też fizyczna w różnych warunkach, niekiedy też to są warunki zimowe,
chłodne, bo to sami też pracujemy w wodzie, zimno, ciemno. Pierwsze zgłoszenie otrzymałem na mojej pierwszej służbie w okolicy godziny 4 lub 5 rano. Był to pożar budynku mieszkalnego. Była też informacja w zgłoszeniu, że w środku może znajdować się osoba poszkodowana. Pożar został zgłoszony bardzo późno i kiedy zastępy dojechały na miejsce, był już w pełni rozwinięty. Także strażacy nie mogli wejść do środka budynku, aby go przeszukać. Niestety zdarzenie zakończyło się jedną ofiarą śmiertelną. Także był to rzut na głęboką wodę, jak to mówią. Strażacy przewidują, jak, co może się wydarzyć, nie, w danym zdarzeniu. Ale cały czas nie wiedzą, wchodząc do, czy do pożaru, czy prowadząc działania innego rodzaju, nie wiedzą, co może ich w pewnym momencie spotkać. Bo sytuacja tak może diametralnie się zmienić. Nie, wszystko w porządku, chyba póki by się zawaliło. No to małże 1,5 metra wjechał na tej płycie, ale nic już nie stało. Nie, na chwilę obecną nie, prowadzimy teraz pracę rozbiórkowe. Podejrzewam, że każdy strażak, kiedy idzie do działań, to boi się o swoje życie, tam zdrowie. Każdy na to musi uważać. Ja jako dowódca to muszę dbać o siebie, jak i o całą załogę. Po prostu wiadomo, że każdy się podejrzewam, że ma coś z tyłu głowy, że coś się stanie, jak coś tam nie wyjdzie. No. W zawodzie strażak jest i zawsze było zapotrzebowanie na pracowników, funkcjonariuszy. Do tej pory strażak, zawód jest postrzegany przez społeczeństwo jako numer jeden, jeśli chodzi o zaufanie społeczne. Na dzień dzisiejszy mamy zrekrutowane 3 osoby na 43 podania. Tak jak już wspominałem, zawód strażaka cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem w społeczeństwie, także nie mamy tutaj problemów z rekrutacją. W procesie rekrutacyjnym bardzo bierzemy pod uwagę obok sprawności fizycznej kandydata również i jego umiejętności w postaci ukończonych kursów specjalistycznych, jak na przykład płetwonurek, jak suche skafandry, jak pilarz, jak umiejętności tutaj kierowania pojazdami ciężarowymi, jak i również ciężarowe samochody plus przyczepy. Jak najbardziej tak, kursy specjalistyczne jak najbardziej pomagają kandydatowi, potencjalnemu kandydatowi do przyjęciu się do służby w Państwowej Straży Pożarnej, czy też nawet i kursy OSP. Aby zostać strażakiem w Państwowej Straży Pożarnej, przede wszystkim warto być ochotnikiem, czyli członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej. Ci ochotnicy, którzy w cyklu swoich szkoleń podstawowych nabywają pewne umiejętności, które są przydatne następnie w Państwowej Straży Pożarnej. W większości rekrutujemy właśnie osoby, które czują temat ochotniczych straży pożarnych. Wtedy swoją wiedzę, umiejętności mogą przenieść do Państwowej Straży Pożarnej. Co jest najważniejsze? Nie wiem, ciężko powiedzieć, wszystko składa się na jedną całość, że wszystko jest tak naprawdę ważne. Nie ma rzeczy ważnej, ważniejszej. Wydaje mi się, że wszystko się składa. Bodajże zacznijmy od punktualności w pracy. To też jest bardzo ważne, bo to kształtuje charakter. Wydaje mi się, że skoro mam na 7.30 do pracy i mam być gotowy o 7.30, to muszę o tej 7.30 być gotowy. A praca jako strażak wydaje mi się, że jest bardzo potrzebna i pożyteczna. I tym się głównie kierowałem, kiedy
wybrałem kierunek studiów. Następna sprawa. Zachowanie się w całym społeczeństwie. Nie wiem, bycie człowiekiem takim oddanym też innym ludziom, bo pomocnym i tak dalej. To się wszystko składa na jedną całość. Pamiętam, może też taka jedna głupia sprawa, bo rodzice zawsze wychowywali mnie tak, że jak uczyłem się, bo moja mama jest nauczycielem zawodu, tata jest leśnikiem, i jak rodzice, pamiętam, mnie wychowywali, i tam byłem bodajże, miałem 7, 8, 10 lat, to nie pozwolono mi, żebym komukolwiek, kogo znam ze szkoły, bądź kogokolwiek znam, żebym nie powiedział komuś dzień dobry. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. My bardzo chwalimy to, że tego 9-8 już nie ma. Jeżeli jest ogarnięty operator 112, to po naprawdę 20 sekundach jest w stanie wysłać nam formatkę z podstawową informacją, bo on wtedy tylko pyta, co się dzieje, czyli pożar domu i gdzie się dzieje, siemiatycze, i już wysyła nam informacje. My już na podstawie tych informacji podejmujemy dyspozycje i siły, środki już są w drodze na miejsce. Różne są wyjazdy, różne są formatki, różne są zdarzenia. Czasami wpływa formatka, czasami dzwoni CPR, pyta, dopytuje, czy tam. Generalnie, jeżeli jest jakiś pożar, na przykład lasu, wpada zgłoszenie z pożarem lasu i gdzieś, nie wiem, daleko ten pożar lasu jest i tak dalej, no to szukam numeru do zgłaszającego i po prostu próbuję, żeby on gdzieś stanął w jakimś punkcie i żeby pokierował straż, dokąd ma jechać, no bo pan dowódca może wiedzieć, jak nie jest na całej topografii tak naprawdę terenu, no to musi ktoś, kto rzeczywiście tym widział pożar, go tam doprowadzić, no przecież nie jest Harrym Potterem i na miotle tam nie zaleci i tego nie ogarnie, tak? Witam, jak tam działania? Wiadomo, że w niektórych akcjach jest adrenalina, jest stres, to są emocje, a niektóre akcje są takie, no, to jak to można powiedzieć, lightowe, że idziemy do tej akcji ze spokojem, nie wiadomo, że damy radę, nie? No słuchaj, to przyjechały smochy, my im podamy wodę, bo to jeszcze trzeba będzie przygasić przed tym wiaduktem kolejowym i będziemy wracać do jednostki. 25, procedura przewiduje zadysponowanie dyżuru domowego tutaj do komendy, jeżeli właśnie cała zmiana wyjechała. Wtedy dzwonię do wyznaczonych funkcjonariuszy i po kilku minutach, czasami po kilkunastu, w zależności od miejsca zamieszkania, są tutaj na miejscu i są gotowi do działań. Czy to wyjazd kolejnego zastępu do nowego zdarzenia, do tego samego, lub inne dowiezienie sprzętu. Wpada mi tutaj zgłoszenie z CPR-u i załóżmy są dwa zdania napisane, ja do końca nie wiem, czy zadysponowałem za dużo, za mało, po prostu na logikę dysponuję tyle, ile trzeba, ale zajeżdża dowódca, tak zwany kierującym działaniem ratowniczym na miejsce i mówi, słuchaj, dodysponuj mi to i to, bo tutaj jest załóżmy pożar na wysokości takiej i takiej, potrzeba mi podnośnik. Weź, dodysponuj mi załóżmy jeszcze więcej wody, bo tu jest pożar rozwinięty i potrzeba jeszcze tyle i tyle sił środków. No i ja w danym momencie po prostu dysponuję. Jeżeli z danej gminy, bądź nawet z naszego powiatu nie ma odpowiedniej siły środków, to informuję o tym WSKR z Białegostoku i oni mi dosyłają odpowiednie siły środki z innych ościennych powiatów, czy z powiatu bielskiego, czy z chojnowskiego, czy z wysokomazowieckiego, w zależności od tego, który powiat będzie miał bliżej do danego zdarzenia na powiecie siemiatyckim. A znajomość nawet, topografia terenu, to jest też bardzo ważna. Człowiek tyle lat pracuje, to już wie, gdzie po prostu jak dojechać ma. Nawet sam dojazd do niektórych zdarzeń też to dużo jest ważne, bo czasami można do jakiejś miejscowości jechać na okrętkę, że to powiem, nie? Po powrocie z każdej akcji, to na początku musimy uzupełnić sprzęt, który został zniszczony albo zużyty.
Czyli jeżeli gasiliśmy jakiś pożar, wiadomo, że musimy nalać do zbiorników wody, środka, no i oczywiście jeżeli używaliśmy jakiegoś tam sprzętu silnikowego, też paliwa do samochodu choćby, a jak nawet do sprzętu jakiegoś projektu też używaliśmy. No później czyścimy ten sprzęt, przebieramy się, no i idziemy, jeżeli reakcja wody by trwała, to idziemy zjeść jakiś posiłek, no i później ten sprzęt wchodzimy na garaż, dodatkowo się doczyszczamy, żeby był czysty. Na przestrzeni tygodnia, we wtorki, mamy dzień taki, że odpalamy cały sprzęt silnikowy. Musimy go sprawdzić, czy on działa, podlewać do niego środków, czyli płynów, jak potrzeba jakichś olejów, benzyny. Piątek to jest taki dzień gospodarczy, który ten sprzęt po prostu czyścimy cały. Nie zawsze to jest robione tak dokładnie, bo jeżeli przez parę dni nic nie wyjeżdżało, nie było używane, to tego po prostu nie wyciąga, ale tak to cały sprzęt przeważnie jest wyciągany ze skrytek, czyszczony i sprzątany. W sobotę mamy taki dzień, gdzie sprzątamy nasze rejon zagospodarowania, wszystkie pomieszczenia, łącznie ze klatką schodową, stołówką, jak i siłownią i ognikiem. Oczywiście też w soboty sprzątamy z plac zewnętrzny i zewnętrzny. Z rozkazu komendanta, podlaskiego komendanta wojewódzkiego, który powołał do życia, do funkcjonowania specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego, która z uwagi na występujące akweny na naszym powiecie, czyli tutaj graniczącą z województwem mazowieckim i lubelskim rzekę Bóg, zbiorniki wodne miejskie, zalewowe, sztuczne zbiorniki oraz lokalne tutaj umiejscowione zbiorniki wodne na terenie powiatu. W województwie podlaskim funkcjonują specjalistyczne grupy wodno-nurkowe w miejscowościach Suwałki, Łomża, Augustów, w miejscowości Grajewo oraz Mońki. Jest to połączona grupa wodno-nurkowa. Nasza grupa specjalistyczna liczy 12 nurków o specjalistycznym takim wyszkoleniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Młodszy nurek, nurek kierujący pracami podwodnymi. Oczywiście jest zastępca dowódcy i dowódca grupy nurkowej. Zaczęło się wszystko po przyjściu do służby w 2005 roku. Był taki dowódca Janek Kasperuk i jakby za jego sprawą, za jego pomysłem wysłali mnie na podstawowe szkolenie, na P1. To jest cywilne szkolenie do 20 metrów głębokości. Potem za jakiś czas przyszło P2, czyli do 40 metrów głębokości, to w organizacji LOG, w polskiej organizacji. No a potem borne sulinowe i uprawnienia takie nasze jakby nurkowe, młodszy nurek, potem nurek jako taki i potem kierujący pracami podwodnymi. To przez te kilkanaście lat to się trochę tych szkoleń nazbierało. Sprzęt jest ciężki, bo cały sprzęt ze wszystkim to około pod 50 kilo. W wodzie się tego nie czuje, ale donieść to do wody trzeba. I zrobiłem najpierw kurs tak zwany P1. Trwało to chyba 6 dni. Dwa razy dziennie było nurkowanie. Bardzo miło to wspominam. Nie wiedziałem, że w Polsce jeziora mogą być tak czyste, a Mamry naprawdę to jest czyste jezioro. Zrobiłem ten kurs, już schodząc do straży, u nas jest grupa wodno-nurkowa. No i była potrzeba jeszcze jakby wstąpienia do tej grupy, czyli potrzebno było osób o posiadających uprawnienia nurka. Wtedy zostałem wcielony do tej grupy, następnie zostałem wysłany na kurs młodszego nurka MSWiA do Bornego Sulinowa. Kurs trwał 2 tygodnie. Po zdaniu egzaminów dostałem uprawnienia takiego nurka, czyli młodszego nurka MSWiA. No i tu się zaczęła moja przygoda właśnie tutaj z działaniami ratowniczymi. Czy warto? To chyba każdy musi odpowiedzieć sam, bo najpierw trzeba polubić samo nurkowanie w sobie, a potem dochodzą akcje różne na wodzie, pod wodą, wyciąganie no topielców, wyciąganie różnych rzeczy spod wody, tak? Jest moduł łączności tutaj razem z tym, tu się podpina pod kablolinę.
wygląda to w ten sposób. Alkohol jest problemem nad wodą, nigdy nie szedł z wodą w parze i nad wodą to jest problem. To jest główna przyczyna. To, czy to jesteś po piwie, po dwóch, po pięciu, czy po dziesięciu. Na 100 akcji 99% to jest alkohol. Nie? Puszczają gdzieś tam hamulce, włącza się, albo się wyłącza właściwie wyobraźnia. Niektórzy próbują przepłynąć, tak jak ostatnia osoba, którą wyciągnąłem. Próbowała przepłynąć z Cypla na pomost i z powrotem i wiadomo, że była po alkoholu. Tak, kosz, drzewo na plaży. Rozumiem, tak... czyli od kampera w miarę. Tak, nie, bardziej tam, bardziej od głowy i to tam do mola. Pan. Rozumiem. We wszystkich akcjach, jakich brałem związanych tutaj z grupą, no to były to typowo poszukiwania. Raz brałem udział w akcji jeszcze nawet ratowniczej, bo od zgłoszenia do wyciągnięcia osoby poszkodowanej z wody trwało bodajże to, nie wiem, godzinę 15, a od naszego miejsca tutaj stacjonowania było to jakieś 40 km, a osobę poszkodowaną wyciągnąłem z wody chyba po 5 czy 6 minutach bycia pod wodą, także naprawdę stosunkowo bardzo, bardzo szybko. Rzadko się takie coś zdarzy, bo w Polsce mamy niestety akweny zazwyczaj bardzo brudne, nic nie widać. Tak naprawdę poszukiwanie takiej osoby bądź ratowanie takiej osoby to jest, no, graniczy z cudem, bo to poszukujemy przeważnie metodów wychodowych w zależności na jakim akwenie jesteśmy, jak daleko od brzegu. Jeżeli popełnię błąd w samym nurkowaniu i wystrzeli mnie w górę, mogę mieć uraz ciśnieniowy. Tych urazów ciśnieniowych jest tam kilka, tak? No bo mogą być urazy zębów, mogą być urazy oczu, twarzy i tak dalej. Mogą być urazy jakieś tam wewnętrzne, jak za długo będę na dużej głębokości, to gdyby mnie wystrzeliło, to mogę mieć uraz na przykład płuc czy pęcherzyków płucnych. To różnie bywa. Jak jest płytko, to jakby nie ma problemów z dekompresją, czy z tym, że gdzieś nurek zaginie, bo jak ma, tak jak u nas, zalew 2,5 metra, no to nawet jak ja się szybko napompuję i wystrzeli mnie w górę, to jakby nie ma problemów z tym, że będę miał jakiś uraz, bo to jest za mała głębokość, żeby coś mi się stało w wyniku samego nurkowania jako takiego. Najważniejszą rolę gra czas. Im szybciej, tym są większe szanse. Po 4 minucie te szanse bardzo mocno spadają, dlatego że no, mózg nasz to jest system nerwowy, który jakby żywi się tlenem. Tak? Przy niedotlenieniu około 4-5 minut no, ten mózg obumiera i nie ma gwarancji tak naprawdę, że taką osobę się uratuje. Do 2 godzin to jest akcja jakby ratownicza, no, po 2 godzinach przyjmuje się, że to jest akcja humanitarna, tak? Że tak naprawdę wyciągniemy już osobę, którą się nie da odratować. Komunikat, który jest zapowiedzią przez radiowęzeł, zawsze składa się z tego, że jest podany adres i co się dzieje. Zastęp wie, który samochód wyjeżdża, patrząc na numerek na pulpicie, który jest w każdym pomieszczeniu jednostki. Ja tutaj włączam ten numerek na konsoli, dysponując dany samochód. Na pewno nocne działania są cięższe od tych, co są w dzień, ze względu na to, że noc jest ograniczona widoczność. Mimo tego, że mamy sprzęt oświetleniowy, niby już człowiek wszystko widzi, ale zawsze jakieś tam są niespodzianki dodatkowe, które może dochodzą w nocy.
ale... Słuchaj, jakby nawoływania policji, pani otworzyła drzwi, tak że drzwi są otwarte. Pełniąc służbę w podziale bojowym, pamiętam taką akcję z pozytywnym zakończeniem. Na stanowisko kierowania wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku, w którym znajdują się osoby. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia w pierwszej rocie weszliśmy z kolegą, przeszukaliśmy mieszkanie, znaleźliśmy dwie osoby, wyciągnęliśmy je na zewnątrz. Osoby te były przytomne. I w wyniku ustaleń dowódcy, w wyniku takiego rozpoznania, dowiedzieliśmy się, że brakuje jeszcze jednej osoby. Pamiętam dokładnie imię tej osoby, było to imię Gienek i z powrotem z kolegą wróciliśmy tutaj na teren akcji, gdzie już inne zastępy wprowadziły prądy wody i w tym momencie gasiły pożar. Przeszukaliśmy jeszcze raz te pomieszczenia, wyszliśmy z tego budynku i no niestety nie odnaleźliśmy tej trzeciej osoby i wtedy naszym oczom ukazał się ten pan Gienek, który w tym momencie był w sklepie spożywczym i z dwoma reklamówkami wracał do tego domu, budynku i był bardzo zdziwiony, co tu się stało. Okazało się później z takich naszych ustaleń, że panowie zrobili sobie taką kolację, a tych dwóch, którzy poszli spać, to jeden z nich poszedł w tym momencie na zakupy i stąd było takie jego zdziwienie, co tu się dzieje, jak wrócił właśnie z tego sklepu. Cały czas oczywiście, tak jak ja przez te parę lat obserwuję, jest cały czas modernizowana, cały czas zmieniana. Oczywiście wydaje mi się z mojej perspektywy, że na lepsze. Może starsi funkcjonariusze uważają, że nie, bo tam kiedyś to było dobrze, a teraz to jest źle. Ja uważam odwrotnie oczywiście, bo jak przyszedłem tutaj, to miałem do czynienia z wieloma betonami, a teraz jednak ta kadra jest może bardziej wykształcona, bardziej normalna, wychowywana już tej, jak to powiem, nowej Polsce, tej Polsce, która już po 89 roku. I jednak... Dużo takich widzę klik, które do tej pory siedziały i rządziły, jednak się urwały i trochę zmieniło się z mojej perspektywy na lepsze. Trochę pozwoliło pewnym osobom, które do tej pory nie miały, powiedzmy, szans jakiejkolwiek, nawet podniesienie ręki do góry, awansować i powiedzmy pokazać swoją wizję tej Państwowej Straży Pożarnej. I zalet jest wiele. No zalet jest wiele, to społeczeństwo postrzega nas jako takich bohaterów wśród wszelkich formacji, zarówno i mundurowych, jak i w zawodach cywilnych. Wady? No myślę, że tutaj wad no ja nie dostrzegam. Wady w tej profesji straży pożarnej. No bo jednak jesteśmy tutaj powołani jako formacja umundurowana, wyposażona w specjalistyczny sprzęt do niesienia pomocy. Do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi w ratowaniu życia, zdrowia, środowiska podczas katastrof, klęsk żywiołowych. Także no tutaj zalet jest jak najbardziej niezliczona. Ilość można wymieniać, a wady, no ja tutaj wady w służbie strażaka nie widzę.